Czy dobrze do nas nadchodzić w korzystaniu z systemu Pegasus? Przepraszam. Ta kara w ocenie sądu będzie oczywiście przyznana bądź nie. To nie jest duża kwota, około 3000. Dla bogatego emeryta prezesa bez dużych kosztów życia to będzie zaledwie drobiazg. Prezes Kaczyński znokautował komisję. Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Nie przyrzekam tego, że powiem wszystko, co wiem, bądź po prostu bez pozwolenia Dokładnie ze strony tak. premiera Bardzo nie dziękuję. Mogę tego zrobić. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Tego nie mogę powiedzieć z tego względu, o którym już tutaj mówiłem. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Proszę o zabranie miejsc. Ja wnioskuję przede wszystkim o to, żeby odnotować w protokole odmowę z złożenia ślubowania przez świadka, następnie sformułować wniosek do sądu o ukaranie świadka w związku z tą odmową oraz o zamknięcie dyskusji, przejście we wstępie do głosowania tych wniosków, a następnie do przesłuchania świadka. Dziękuję. Kto jest za sformułowaniem wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie świadka Jarosława Kaczyńskiego, który odmówił złożenia przyrzeczenia? Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Zamykam głosowanie. Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 11 za, 6, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się. Taki wniosek zostanie przez komisję sporządzony i przesłany do Sądu Okręgowego w Warszawie, który rozstrzygnie nasz spór. Dodatkowo jeszcze przychodzi prezes, który właściwie informuje o tym, że nie może złożyć przysięgę w całości, czyli w ten sposób, że złoży ją w treści i brzmieniu, niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Pan prezes nie mógł zeznać wszystkiego, co jest jemu wiadome w sytuacji, gdy komisja jest otwarta, nie jest prowadzona w trybie niejawnym. Prezes jest prawnikiem, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że złożenie ślubowania jest warunkiem koniecznym do tego, żeby być przesłuchiwanym. Uchylenie się od tego nie zwalnia nas od konieczności przeprowadzenia czynności przesłuchania osoby stawiającej się przed komisją. Niemniej jednak on uchylił się od zastosowania tego przepisu i ta kara w ocenie sądu będzie oczywiście przyznana bądź nie. To nie jest duża kwota, około 3000. Dla bogatego emeryta prezesa bez dużych kosztów życia to będzie zaledwie drobiazg. Sąd zdecyduje o ukaraniu Jarosława Kaczyńskiego za to, że odmówił pełnej treści przyrzeczenia. Natomiast przyrzeczenie w części zostało odebrane. Został również uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy. Także w mojej ocenie, ale także ekspertów, z którymi się konsultujemy, to przesłuchanie mogło odbyć się dalej. Ja wnoszę o wykluczenie z obrad notorycznie przeszkadzających kolegom, członkom komisji, pana Goska i pana Ozdobę. Brak wiedzy nie jest podstawą do tego, żeby kogoś oskarżać o brak kultury. Kodeks postępowania karnego w związku z ustawą o komisji śledczej jest dość precyzyjny i sugerowanie świadkowi zastraszanego jakimiś małymi świadkami koronnymi, gdzie nie ma w ogóle podstaw. Do tego jest jeszcze kwestia stawiania tezy czy sugestie związane z pytaniami, które członkowie mają, są niezgodne z procedurą i dlatego zwróciłem na to uwagę. Ja już wcześniej słyszałem, że ma być wykluczony, więc zwróciłem na to uwagę, że był ten element, bo oni wiedzą, że przegrywają. Prezes Kaczyński znokautował komisję, podważył legalność, w ogóle możliwości zweryfikowania legalności stosowania Pegasusa urządzenia końcowego. Świadek rano potwierdził, że to każde państwo to powinno mieć, więc mamy do czynienia tak naprawdę z jedną wielką hucpą polityczną. Jest wątpliwa podstawa prawna w ogóle wykluczania, dlatego że żeby wykluczyć posła, to jest jak mniej więcej z regulaminu Sejmu wynikające, że to powinien marszałek. Po trzykrotnym upomnieniu pani przewodnicząca tego nie zrobiła. A nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Wiem, że dzisiaj jest absolutne zwycięstwo.
Zjednoczonej Prawicy. Zarówno pan poseł Gosek, jak i pan poseł Ozdoba cały czas przeszkadzają. Pan poseł Ozdoba jest, delikatnie ujmując, niekulturalny, to mało powiedziane co do jego zachowania, szczególnie na przykład czy do mnie, czy do innych poszczególnych członków komisji. Ja rozumiem, że można się nie zgadzać, że można mieć inne zdanie, można mieć inną retorykę, ale nie możemy pozwolić sobie na to, żeby w sposób nieelegancki, niekulturalny zachowali się członkowie, wyjaśniając najważniejszą sprawę obecnie w Polsce. Podsłuchiwania, zamieszczania danych z podsłuchów na serwerach izraelskich, co wyszło dzisiaj w trakcie przesłuchania biegłego. To jest bardzo poważna komisja i nie możemy robić sobie z niej żartów. Tu mamy pracować poważnie, a nie robić sobie żarty. My powoływaliśmy się właśnie na literę prawa i obowiązkiem każdego członka komisji śledczej jest reagowanie wtedy, kiedy widzi, że obrady nie są należycie prowadzone, czy istnieje jakaś wątpliwość w zakresie prowadzenia tych obrad. To nie jest żadną ujmą i to takie wyłączanie mikrofonu posłom w każdej niemal sytuacji, gdy my odzywaliśmy się i staraliśmy się przedkładać to, co jest ujęte, szanowni państwo, w przepisach prawa, czyli ustawie o komisji śledczej, regulaminie Sejmu, jeżeli chodzi też o wykluczenie dwóch posłów. Proszę zwrócić uwagę, jak został przeprocedowany ten wniosek. Posłowie, którzy mówią, czy pan poseł, jeden z posłów mówi o jakiejś zorganizowanej grupie przestępczej, drugi mówi o jakichś kilku prostych, których będzie wymierzał, jakby ten, no, wiecie państwo, takie osoby nie powinny zasiadać, ale zamiast nich zostaliśmy wykluczeni. Panie, panowie zachowują się skandalicznie. No, każde dociśnięcie Jarosława Kaczyńskiego wywołuje u nich agresję, lament, dogadywanie. No nie może tak być. No, dostali raz ostrzeżenie, drugie, trzecie i tak pani przewodnicząca tolerowała to wyjątkowo długo. Dlatego składane są wnioski, tak jak zresztą na posiedzeniu Sejmu. Jeżeli ktoś zachowuje się niestosownie, niewłaściwie, jest wykluczany z obrad. Panowie mają piątek wolny, mogą iść sobie odpocząć, mogą iść sobie pokrzyczeć teraz na ulicę, jak mają ochotę. Natomiast nie będą demolować pracy komisji śledczej. Oczywiście no, mało kulturalne zachowanie. Zostali uprzedzani kilkukrotnie o tym, że zostaną wydaleni, jeżeli będą uniemożliwiali pracę komisji? Oczywiście, że tak. W kontekście tego, co wiemy już o sprawie Pegasusa, trudno sobie wyobrazić, żeby tak szeroko zakrojona operacja miała miejsce bez politycznej akceptacji szefa partii rządzącej, tak, przez ostatnie 8 lat Polską. Jeżeli było tak, że byli podsłuchiwani politycy ze sztabu Platformy Obywatelskiej, jeżeli było tak, że byli podsłuchiwani politycy z niektórych frakcji pisowskich, tak, bo takie są podejrzenia, to na pewno nie było możliwości, żeby coś takiego się wydarzyło bez akceptacji Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński to jest taka osoba, bez wiedzy której nic nie mogło się pod rządami PiSu zadziać. I to nieważne, czy był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, czy był prezesem PiSu, i tak wszystko na jego biurku lądowało. Czy to na Nowogrodzkiej, czy to w KPRM, jak był wicepremierem. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.